Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie zakończyła realizację projektu Jedna książka, jedno miejsce. Projekt Jedna książka, jedno miejsce to nasza kampania czytelnicza, która ma służyć do promocji czytelnictwa, jak i zachęceniu mieszkańców naszej gminy w różnym wieku do korzystania z usług naszej biblioteki, a przede wszystkim do czytania książek. Na początku projektu przeprowadzone zostało głosowanie. Czytelnicy wybierali książkę, która będzie tłem dalszych działań w ramach projektu. Największą liczbę głosów zdobył Mały Książę i to właśnie on był główną tematyką pozostałych działań związanych z projektem. Przeprowadzona została także akcja głośnego czytania fragmentu Małego Księcia, w którym wziął udział wójt gminy Piekoszów Zbigniew Piątek, sekretarz Grażyna Tatar, uczniowie, koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe, strażacy i pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy, Biblioteki Centrum Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Klubu Seniora z Piekoszowa. W ramach projektu prowadzona była również grywalizacja. Jej uczestnicy zdobywali punkty za uczestnictwo w wydarzeniach oraz za zajęcie miejsc na podium podczas organizowanych konkursów. Kolejny punkt to sesja zdjęciowa, która odbyła się w gospodarstwie agroturystycznym Wielka Woda w Jerzynowie. Celem było zaangażowanie osób czytających czy biorących udział w organizowanych przez nas inicjatywach do tego, by własnym przykładem przy wykorzystaniu swojego wizerunku zachęcali do czytania. Ich wizerunek stanowił tło billboardów promujących czytelnictwo. W ramach projektu powstał blog. Jego adres znajdziecie w opisie do tego filmu oraz na naszej stronie internetowej www.bckpiekoszów.pl. Miał miejsce również piknik czytelniczy. Na uczestników czekała gra literacka, nawiązująca do Małego Księcia, czy też malowanie piórników i tworzenie własnych książek. Dla dzieci została przygotowana gra literacka, w której dzieci podróżowały razem z Małym Księciem po planetach. Zadaniem dzieci było na początku odnalezienie tych planet, narysowanie plakatu oraz wypisanie cech poszczególnych bohaterów. Również na koniec opracowaliśmy receptę na przyjaźń i czytaliśmy złote myśli, sentencje, których w Małym Księciu nie brakuje. Gminne dyktando, które było kolejnym punktem projektu, przeprowadzone było z fragmentu książki Mały Książę i pisało go 33 uczestników. Konkurs wiedzy z treści Małego Księcia oraz z biografii autora to kolejna inicjatywa. W konkursie brali udział uczniowie ze szkół podstawowych z Brynicy, Zajączkowa, Szczukowskich Górek, Jaworzni, Łosienia, Piekoszowa i Micigozdu. Co więcej, w rywalizacji wzięli udział także przedstawiciele samorządu, kierownicy jednostek podległych gminie oraz dyrektorzy szkół. Wydaje mi się, że to też bardzo dobra inicjatywa, bo nie tylko ruch jest ważny, ale również to czytanie tej żywej książki, nie tej internetowej, ale żywej książki, która ma swoją moc, która ma swój urok i ważne, żeby dzieci jednak czytały tę książkę papierową, nie internetową i to jest fajne, że promuje się, że pokazuje się dzieciom, że można w książkach odnaleźć coś fajnego, fajną przygodę, dowiedzieć się wiele z tej książki właśnie papierowej. W tym samym dniu wręczono także nagrody za najlepszą recenzję Małego Księcia. Na konkurs wpłynęły 23 prace, które oceniała niezależna od organizatora komisja. W ramach projektu odbyło się także spotkanie autorskie z Katarzyną Grocholą, które poprowadziła Monika Kowal. Podczas spotkania autorka rozdawała publiczności audiobooki Houston, mamy problem. Grywalizacja w ramach projektu Jedna książka, jedno miejsce dobiegła końca. Miejsce trzecie zajęła Julia Snoch, drugie Karolina Zaród, a najwięcej punktów wraz z dogrywką zdobyła Nina Reczka, która została zwyciężczynią grywalizacji.